Spięcie na łonie NATO. Niemcy, poirytowane stanowiskiem Turcji, i słowa Erdogana o rozszerzeniu NATO nie spodobały się szefowej niemieckiego MSZ. Kwestia ewentualnego przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO ma zostać omówiona na spotkaniu szefów dyplomacji państw w NATO w Berlinie w sobotę wieczorem. Jak pisze niemiecka agencja prasowa TPA, ostatnie słowa prezydenta Turcji na temat rozszerzenia sojuszu poirytowały szefową MSZ Niemiec Annalina Berdach. Recept Tayyip Erdogan powiedział wtedy, że nie ma pozytywnej opinii na temat rozwoju sytuacji w Szwecji i Finlandii. Właściwie każdy kraj demokratyczny powinien być zadowolony że demokracje o silnym potencjale obronnym wzmocnią sojusz, powiedziała cytowana przez Pa Berbak po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw G7 w Weissenhaus nad Morzem Bałtyckim. Sama Berbak podkreśliła, że bardzo, bardzo poparłaby przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO. Presję wywierają działania Władimira Putina. Annalina Berbak zaznaczyła, że presję na Finlandię i Szwecję w sprawie wejścia do NATO wywiera nie sojusz, lecz działania prezydenta Rosji Władimira Putina. Jak dodała szefowa niemieckiej dyplomacji, oba kraje są stabilnymi demokracjami, które od dziesięcioleci żyją w pokoju ze wszystkimi swoimi sąsiadami. W piątek prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oświadczył, obecnie obserwujemy rozwój sytuacji dotyczącej Szwecji i Finlandii, ale nie mamy pozytywnej opinii na ten temat. Dodał także, nie podając szczegółów, że kraje skandynawskie są schronieniem dla wielu organizacji terrorystycznych. Rozszerzenie NATO Sprzeciw Turcji mógłby zablokować tę możliwość. Sprzeciw Turcji mógłby zablokować Finlandii i Szwecji możliwość przystąpienia do NATO, ponieważ rozszerzenie organizacji wymaga jednomyślnej zgody jej członków. W sobotę wieczorem w Berlinie podczas nieformalnej kolacji roboczej do szefów dyplomacji państw NATO dołączą ich odpowiednicy ze Szwecji i Finlandii, Ann Linde i Pekka Haavisto spotkaniu w Berlinie będzie przewodniczyć zastępca sekretarza generalnego NATO Mircea Joanna. Sekretarz generalny Jens Stoltenberg jest zakażony koronawirusem i zgodnie z zaleceniami medycznymi obowiązującymi w Belgii od wtorku pracuje z domu.